myślę, że przede wszystkim w związku z tym, że wchodzimy teraz okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj, w tamtym roku była 100, w tym roku rozpoczyna się 101, no powstała inicjatywa, która jakby ma pewne wartości naszego kraju, patriotyczne treści, jakby przenieść na piedestał. W związku z tym powstała inicjatywa, żeby wszystkie szkoły włączyły się w taką akcję śpiewania patriotycznego repertuaru, przede wszystkim naszego hymnu w 4 zwrotkach i innych wskazanych pieśni. I bardzo szerokim echem to się odbiło i zyskało bardzo dużą popularność i zainteresowanie szkół w całej Polsce. W związku z tym właśnie tutaj nasze Narodowe Centrum Kultury wyszło z taką inicjatywą, żeby taki konkurs rozpisać dla szkół. No przede wszystkim, żeby jakby młodzież poznała wartość słowa, które tworzą nasz hymn i inne pieśni patriotyczne. Szerokie bardzo zainteresowanie spowodowało, że już teraz mamy drugą edycję tego konkursu i wszystko wskazuje na to, że będzie się odbywać również trzecia edycja, bo nadal jest wiele szkół, które również nie weszły do tej edycji z racji braku miejsc. No właśnie, jak konkurs, to zapewne jakieś nagrody, czyli? Tak, z całego kraju wybieramy z 300 szkół, jakby no trzy wskazane najlepsze pod względem wykonania artystycznego, całej oprawy zewnętrznej, całego po prostu wizusu tego wydarzenia szkoły, a również komisje jeżdżące regionalnie wskazują szkoły, które w jakiś sposób wyróżniły się również w rejonach. A proszę mi powiedzieć o swoich wrażeniach w Reszlu. No przede wszystkim nas zawsze buduje to, że jest takie duże skupienie wśród młodzieży, bo jest to jednak duża grupa osób, nad którą należy jakoś zapanować. Nasze pierwsze wrażenie to było takie, że jest tutaj bardzo ładna atmosfera, która tworzy od razu nastrój, dzięki któremu temu nastrojowi, takiemu przygaszonemu światłu, dzieci od razu uzyskały takie bardzo duże skupienie. Była duże skupienie, duża cisza, spokój, co od razu jakby przekłada się na jakość wykonania, bo to nie było wykrzyczane, tylko wyśpiewane naprawdę trzy hymny. Także zrobiło nam na nas bardzo dobre wrażenie. No i kiedy poznamy laureatów? Do końca maja jeszcze jakby komisje jeżdżą i oceniają występy szkół i myślę, że w okresie przedwakacyjnym powinny już jakieś takie pierwsze informacje na ten temat zostaną upublicznione. Jasność Twoja wszystko zacznij, skończy co rozdzielił los. Wiedzieliśmy, że w ubiegłym roku była pierwsza edycja, ale jakoś organizacyjnie nie zostaliśmy zakwalifikowani. W tym roku z wielką radością przyjęliśmy ten moment, że jesteśmy w gronie 300 szkół w Polsce, która może w ten sposób obchodzić kolejnym jakby wydarzeniem uroczystości odzyskania niepodległości. Szkoła od 2 tygodni praktycznie była zajęta śpiewem. Tak? Wszystkie dzieci indywidualnie zaliczały znajomość tekstu. Część dzieci, która jakby nie pogodziła swoich obowiązków, też nie mogła dzisiaj uczestniczyć, ale wszyscy mieli możliwość. A proszę mi powiedzieć, ile osób wzięło udział dzisiaj w tym odśpiewaniu hymnów? Dzisiaj odśpiewało 260 osób. Są to dzieci od klas pierwszych
do klas 8 szkół podstawowych i klasy 3 gimnazjalnej. Jednak nauka od młodych lat patriotyzmu to jest co utożsamia nas z naszą małą ojczyzną, jakim jest tutaj Reszel, nasza gmina, ale również naszą tutaj ojczyzną, jaką jest Polska. I nauka tych 3 hymnów, całych hymnów, to jest coś, co w zasadzie wcześniej się nie zdarzało, bo tutaj muszę nadmienić takie jedno wydarzenie o hymnie polskim, nasze śpiewanie w gminach, to już jak jest około tak 8 lat, może śpiewamy już te hymny całe, a to miało związek z tym, że nasze miasto partnerskie Jaszczuny na Litwie i przyjechała pani Zofia Gwiazdnowa, pani starościna z tego miasta i my na sesji uroczystej była śpiewania tylko jedna zwrotka i ona powiedziała, to my na Litwie śpiewamy całe hymny, a u was tu w Polsce śpiewacie tylko jedną zwrotkę. I od tej pory również tutaj każda uroczysta, to już jest w szkole czy samorządowa, śpiewamy wszystkie zwrotki hymnu. I jestem dumny tutaj z naszej młodzieży, z naszych dzieci i z rodziców, że razem wspólnie, może jak widzimy, nasza przyszłość jest niezagrożona, bo to pokazuje, że możemy spać spokojnie na przyszłość.